tak to już jest, że bardzo trudno czasem dochodzi się do prostych rzeczy. Świat bardzo późno zrozumiał, że najlepszą formą nauki jest zabawa. Dzisiaj na szczęście to już wiemy. Tylko, czy łatwo jest stworzyć miejsce, w którym można się uczyć bawiąc? Chciałem stworzyć takie miejsce, w którym można by było zrozumieć samochód, poznać dużo zagadnień technicznych, nauczyć się w zasadzie całej newtonowskiej klasycznej fizyki, bawiąc się. Młodzież i dzieci niechętnie stąd wychodzą, a samochody, które tu stoją, które ja postawiłem, moim zdaniem dla przynęty, w ogóle nie są im do tego potrzebne. I jest znamienne, że jak wchodzi tutaj grupa ludzi i dorosłych, i młodzieży, to dorośli natychmiast kierują się w prawo do klasycznych samochodów, a dzieci zaczynają bawić się doświadczeniami. W trakcie robienia tego, w trakcie budowy tego, okazało się, że część doświadczeń trzeba było troszkę zmodyfikować, trochę zmienić. Niektóre były za łatwe, niektóre były za trudne, niektóre były za mało przystępne. Genezą tego doświadczenia to jest bardzo często mylone przez ludzi pojęcie zderzeń. Tu mamy samochody, które się zderzają, mierzymy efekt tego zderzenia, po czym opuszczamy 200-kilogramową, wydawałoby się nieprzesuwną ścianę i widzimy, że efekt zderzenia tego samochodu ze ścianą jest taki sam jak zderzenia drugiego samochodu jadącego tą samą prędkością o tej samej masie. To doświadczenie to są beztarciowe buty, na których no, łatwo się przekonać, że gdyby tego tarcia nie było, tu ono jakieś tam jest minimalne i czasem mocno sprytnemu delikwentowi udaje się jakiś tam jakoś minimalnie przesunąć. Ale na ogół kończy się to tak, że gdyby nie było tego pasa bezpieczeństwa, to mogłoby się kończyć porozbijaniem łokci i kolan. Zgromadziliśmy tutaj 20 kilka doświadczeń lub nawet grup doświadczeń, bo niektóre są wielofazowe, które powinny dać możliwość zrozumienia samochodu, zrozumienia fizyki samochodu i również zrozumienia klasycznej newtonowskiej fizyki. Ja budując to miejsce, a nie mając od wielu lat dydaktycznego doświadczenia, nie byłem pewien, czy to tak zadziała, jak ja sobie to wyobraziłem. Ale w tej chwili jestem absolutnie przekonany, że gdyby powielić to miejsce w ilości między 50 a 60 takich miejsc w Polsce, to praktycznie z każdego zakątka kraju, w każdej szkoły można by było przez godzinę autokarem dojechać do takiego miejsca, które jest moim zdaniem najlepszym uzupełnieniem teoretycznego nauczania w szkole i każdy młody człowiek, każde dziecko w Polsce miałoby wtedy takie samo szanse, taką samą szansę uczestniczenia w tej zabawie, która pozwala zrozumieć samochód, zrozumieć technikę, zrozumieć fizykę.
rozumienie i czucie techniki to jest wyjątkowa rzecz. Dla mnie, jeśli ktoś tej techniki nie czuje, nie rozumie, jest po prostu nieprzydatny. Politechnika Opolska.